Dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym odcinku Vlogmasa. Ja przed chwileczką skończyłam nagrywać prezentownik część druga, stąd jestem w takim świątecznym wdzianku. Golfik, który zamówiłam w Angela, razem z tą taką czerwoną koszulą, czerwoną w kratę. Pokazywałam Wam ją w poprzednim vlogu. Opaska, którą dostałam wraz z przesyłką marki Origins, też już Wam ją pokazywałam. Bardzo ją lubię, powiem Wam, że naprawdę dzięki tej opasce nabrałam chęci do tego, żeby nosić opaski. Naprawdę jest przeurocza. No i co kochani, jestem już przy moich kalendarzach adwentowych, więc zaczynamy może dzisiaj od kalendarza adwentowego Rituals i dzisiaj też będę otwierać dwa okienka, bo jutro planuję taki wolny dzień, trochę będę poza siecią, więc dzisiaj otwieramy okienka z numerem, zaraz muszę sobie przypomnieć, który dzisiaj jest 11 i 12 okienko. Okienko 11, numer 11 już tutaj widzę i zobaczymy, co dzisiaj jest. Dajcie mi chwilę, żebym się zapoznała z tym produktem. Tutaj jest mydełko, takie mydełko w kostce. O, piękny zapach i jest to mleczny ryż i wiśnia o takim zapachu. I okienko z numerem 12. No, powiem Wam, że to okienko numer 12 to już jest połowa naszego mojego, a przy okazji i Waszego, bo oglądacie kalendarza. Także okienko z numerem 12 i dzisiaj widzę, że jest świeca. Nie wiem, czy to widzicie. Widzicie. Świeca i to jest zapach z mimozą. Ja dzisiaj właśnie nagrywałam w prezentowniku przepiękny zapach marki Jo Malone London, też z mimozą. Bardzo lubię ten składnik zapachowy właśnie w perfumach. Także kalendarz adwentowy Rituals odkładamy. Powiem Wam, że już jest bardzo lekki. Tutaj widzicie też nową dekorację. To jest choinka. Ta choinka nie jest nowa, ja ją w zeszłym roku kupiłam chyba też na giełdzie kwiatów. Bardzo ją lubię, bo jest skromna, ale bardzo urokliwa. I kalendarz adwentowy Sephora Collection. Jakoś dzisiaj tak jestem inaczej ustawiona tutaj przy kamerze i muszę to ogarnąć. 11, 11, 11 jest. Takie większe dzisiaj mamy pudełeczko. I co tutaj dzisiaj jest? Super, fajnie, bo jest maska. Wiecie, że ja lubię te maseczki Sephora Collection i od razu sobie ją odłożę dzisiaj gdzieś tutaj z boku, żeby jej nie schować do szuflady, bo wieczorem sobie ją zrobię. Bardzo lubię te maseczki. To jest wersja kokosowa i to jest maska odżywiająca, więc dzisiaj będę się wieczorem odżywiać. Nie tylko spożywczo, ale też i lacery. 12. Okienko z numerem 12. Tak wygląda. I tutaj mamy. Dobra. I dzisiaj, słuchajcie, jest takie mini lustereczko. Nie wiem, czy to dobrze widać. Widać, nie widać? Chyba widać. Bardziej ostrość teraz na mnie łapie, chyba ta czerwień tutaj jest taka, o, teraz chyba lepiej widać. To jest takie mini lustereczko, mi się ono nie przyda, więc je odkładam na prezent dla kogoś. Odkładam też, już zobaczcie, robi się tutaj puściuteńko, tak się zastanawiam, gdzie odłożyć. Powinnam tutaj jeszcze mieć taki stolik podręczny i go mam. Ale na tym stoliku podręcznym jest dużo rzeczy. Jest woda, jest kubek po kawie, jest drugi aparat, telefon i książki. Także nie mam tam miejsca, żeby to włożyć, więc znikam na chwilę i zaraz wracam. Hops! I jestem. Kalendarz adwentowy Clinique. Też mi dzisiaj kolorystycznie
bardzo pasuje, ale jeszcze tak Wam wtrącę o tym golfiku, jest przecudownie milusi i były chyba jeszcze czarne, więc nie wiem, czy jeszcze go dzisiaj nie doklikam. Z tego, co pamiętam, to chyba też był one size, ale on jest na mnie całkiem ok, chociaż wiecie, że te one size to równie u mnie wypadają. W dzisiejszym odcinku Vlogmasa, takie wtrącenie przy tych kalendarzach, to pokażę Wam jeszcze moje zamówienie z Candy TM, bo właśnie tutaj mam przygotowane, żeby pokazać Wam, może się też poprzebieram, zobaczymy. I jeszcze jedną też mam bardzo fajną, teraz widzę przesyłkę od Douglas z super fajnymi nowościami, może to też będzie jakaś inspiracja dla Was na święta. Dobra, ale wracamy do kalendarzy adwentowych Klinik. I szukam jedenastkę, tak się tylko spoglądam, czy to widzicie, widzicie. A jak nie widzicie, to zaraz Wam pokażę. I dzisiaj w tym kalendarzu, dzisiaj panowie na budowie nie huczą, ale ja mam problem z wyciągnięciem, więc zawsze coś. I dzisiaj jest pomadka taka w kredce. Bardzo fajne są te pomadki. Ja pamiętam, miałam taki jeden ulubiony kolor w odcieniu nude. Dawno już jej nie miałam, teraz nie pamiętam, jaki to był odcień, ale pamiętam, że były bardzo fajne. Była bardzo fajna. No, także dzisiaj tutaj jest taki malinowy odcień i okienko z numerem 12. 12 jest taki maluszek o tutaj. Zrobię to poza wizją, otworzę, Wam pokażę. I w dzisiejszym okienku jest też produkt do ust. I to jest taka pomadka, też w bardzo przyjemnym kolorku. Nie wiem, czy to widać? Widać. Także tę pomadkę też przeznaczę na prezent dla kogoś. Bo pomadek to ja też mam dość dużo, a szkoda, żeby leżały i żeby się marnowały. Kalendarz adwentowy Douglas, on jest jeszcze ciężki. Nie wiem, tak jakoś może poprzesuwam, żebyście też widzieli. Tutaj widać, że już mocno zużyty jest ten kalendarz. I 11, tutaj mam 11 na dole. No i też widzę fajny produkt, bo jest to, słuchajcie, pianka i to jest pianka do kąpieli, czyli coś takiego jak te w kalendarzu Rituals. Tutaj mamy piankę marki Douglas Home Spa i to jest zapach Sea Thalasso. Jakiś już produkt z tej linii Sea Thalasso był w tym kalendarzu, nie pamiętam co, ale coś już było. I tutaj mamy 12. A co tutaj jest? Dzisiaj będzie problem z otworzeniem, bo już widzę, że jest to mocno wciśnięte. Mam, kochani, ale powiem Wam, że to nie było wcale łatwe. I to jest ta linia pomarańcza z migdałem. Ostatnio był żel pod prysznic właśnie z tej linii w kalendarzu adwentowym. I to jest linia Ayurveda i to jest krem do ciała. Krem do ciała, także też z chęcią przetestuję. Żel pod prysznic pięknie pachnie, już mam w użyciu. I kalendarz adwentowy Sephora Premium został. On jest jeszcze też ciężki, ale mam. I też mi dzisiaj pasuje bardzo do mojego stroju. Może tak, od razu sobie wyciągnę obydwa pudełeczka z tego kalendarza, żeby już tutaj się tak od Was nie odwracać, aż mi się włosy rozwikrzyły przy tym wyciąganiu Douglasa. Tu mamy 12, a tu jest 11. I sprawdzam, co tutaj dzisiaj jest. Jest, słuchajcie, pełnowymiarowy, tak mi się wydaje, chociaż może nie, bo to jest 2,8 grama, nie wiem, ale marka Huda Beauty i jakiś balsamik do ust, ale widzę, że z drobinkami. Ja oczywiście to odpakuję i Wam pokażę. Tak, no zobaczcie, jaki gliter. Wow. O, jest, zobaczcie, taki świeciuszek,
No ciekawie to wygląda. I to jest marka Huda Beauty. Bardzo fajne też takie zimowe opakowanie, takie troszeczkę zmieniające kolor. Nie pamiętam, jak to się nazywa. Wiecie, o co chodzi. I pudełeczko z numerem 12. I co tu dzisiaj jest? O, też fajny produkt, bo jest to stosunkowo nowa marka, która jest w perfumerii Sephora. I to jest maseczka nawilżająca na noc. Ja tego produktu nie znam, więc też z przyjemnością sobie przetestuję. Wiecie, że jestem freakiem maseczkowym, więc tę maskę też z chęcią sprawdzę. I wrócę do Was kiedyś tam pewnie w jakimś innym odcinku vloga, czy też na Instagramie z opinią na jej temat. Mogę wystawić opinię, bo jest 30 ml, więc dość duża jest ta miniatura i na podstawie takiej ilości na pewno można mieć już swoje zdanie. Powiem Wam, kochani, tak podsumowując, że bardzo fajne są dzisiaj produkty. Sephora Premium, kalendarz adwentowy, wiadomo, zawsze są tam bardzo fajne rzeczy. W kalendarzu Clinique też super, w Douglas też mi się podoba, Rituals też bardzo fajne. Słabe ogniwo to jedynie to lusterko właśnie w tym kalendarzu Sephora Collection, ale okej, wybaczam, wiecie, że kocham linię Sephora Collection, więc przymykam oko. Kalendarze mamy otworzone, więc ja teraz szybko zgarnę ten bałagan, porozdzielam co na prezenty, co sobie zostawię i wracam do Was z zakupami z Candy TM, no bo ten golfik z Angela Com już znacie. Więc może uda mi się nawet poprzebierać, żeby Wam też właśnie pokazać te rzeczy z Candy. Także za chwileczkę wracam do Was w nowym wydaniu ubraniowym. Więc kochani, oto jestem już przebrana w sweterku, który zamówiłam w Candy TM. Ja wstanę Wam się pokazać i pokazać, jak wygląda ten sweterek. Jest renifer, są prezenty, jest troszeczkę błyskotek, jest napis, materiał bardzo przyjemny. Tu widzę, że jakaś nitka, o, się gdzieś tam zaplątała, ale już jej nie ma. Jest też tutaj, nie wiem jaki jest skład, bo nie sprawdzałam, ale tutaj ta biała część to jest alpaka. Bardzo przyjemny, tutaj też jest ładnie wykończony, kolorystycznie super, biały, czarny, zielony, czerwony, do wyboru, do koloru. Myślę, że będzie fajnie wyglądał przy jakiejś takiej ołówkowej spódnicy, czarnej, czerwonej, zielonej, butelkowej, złotej nawet, przy czarnych, klasycznych spodniach, to mówię o takich stylizacjach świątecznych, ale też fajnie będzie wyglądał do jeansów. Także tak wygląda, zostawię Wam pod filmikiem link, jeszcze może, o, udało się złapać zbliżenie, zobaczcie, naprawdę przepięknie jest wykończony, także polecam, łapcie, jest dużo różnych wersji takich z różnych motywów świątecznych, tutaj zobaczcie, te rękawki też są fajnie wykończone na czerwono, także tak się prezentuje pierwszy sweterek, szybko się przebieram i wracam do Was z drugim. I kolejny sweterek też z Candy TM, już Wam pokazuję tutaj na zbliżeniu, rękawki są tak wykończone. To jest też one size, on jest na mnie oczywiście trochę za luźny, ale mimo wszystko i tak bardzo fajnie leży, tutaj ma, nie ma pół golfu, ale też nie ma takiego, jak widzicie, dekoltu, jest taki idealny, z bardzo modnym motywem ostatnio. Ja w zeszłym roku też kupiłam sobie taki z podobnym motywem, też właśnie w Candy TM i do tej pory go mam, lubię, fajnie się noszą. Ten wydaje się bardzo taki cieplutki, jest przyjemny i też zostawię Wam, kochani, link pod tym filmem. Wydaje mi się, że było kilka wersji kolorystycznych. Były też bardzo fajne sukienki właśnie z takim motywem. Tyle, że trochę sukienkę się obawiałam zamawiać, bo jakby była tutaj w biodrach mocno szeroka i w pasie przede wszystkim, bo ja w pasie Wam bardzo
bardzo niewiele, mało, to mogłoby to źle wyglądać, a ja jakoś tak nie za bardzo jestem paskowa, żeby się w pasie przepasać. Kochani, przebieram się i wracam do Was z sukienką, którą też zamówiłam w Candy TM. Mam Wam do pokazania jeszcze też czapkę, którą też tam zamówiłam, także szybko się przebieram i jestem. Ale szybko i sprawnie mi idzie to przebieranie. Tak wygląda, kochani, ta sukienka. Tutaj rękawki są na gumce. Tutaj jest z przodu takie wiązanie z dekoltem. W pasie jest gumka. Tutaj można sobie to tak zblazować. Ja zaraz może uda mi się też tą kamerę obniżyć, żeby Wam pokazać długość. Ona mi do pół uda sięga. To jest rozmiar albo S, albo też one size. Sprawdzę to na stronie, kochani, i Wam dam znać w opisie pod filmem. Bardzo ładna, podoba mi się. Myślę, że w święta, w któryś dzień też w niej wystąpię. Tutaj są takie złote elementy. No bardzo fajna jest. Też przyjemny materiał, taki bardzo kobiecy, wdzięczny wzorek. I jak już jestem ubrana w tą kieckę, to pokażę Wam od razu czapkę, którą zamówiłam. Będę teraz trochę szeleścić. O, tak wygląda czapulka. W środku jest, zobaczcie, jaki super fajny misiek. Ja jestem zmarźluk, potrzebuję dużo ciepła. Dobra, muszę włosy poprawić po tej opasce. A chyba sobie nawet mogę usiąść. O, i tak ta czapucha wygląda. Też są w trzech wersjach albo w czterech kolorystycznych. Najpierw kliknęłam białą, ale potem stwierdziłam, że chyba ta beżowa wersja będzie trochę fajniejsza, więc była właśnie biała, beżowa, na pewno czarno-szara i w opisie jeszcze jedna widniała chyba jako kamel i nad tą kamelową też się zastanawiałam, więc nie wiem, czy też sobie jeszcze nie doklikam. Powiem Wam, że ja czapek mam całe mnóstwo. Zresztą chyba gdzieś tam na Instastory pokazuje się właśnie w różnych czapkach. Kupiłam sobie ostatnio też w Aleja Bielany taką z alpaki w butelkowej zieleni, też z pomponem, też fajna, muszę ją Wam też pokazać, bo tam w tym sklepie właśnie z taką odzieżą włoską kupiłam sobie jeszcze dwa takie szeliczki, chusty w butelkowej zieleni i w takim kamelowym odcieniu. Ta kamelowa, myślę, że do tej czapy też mi będzie pasować. No, także taka oto czapulka. No i kochani, to są całe moje zakupy z Candy. W prezencie dostałam jeszcze takie o coś świąteczne. Także nie wiem, czy nie dam tego też w prezencie jakiemuś dzieciaczkowi z rodziny. No chyba, że ja wystąpię jeszcze, bo nie wiem za bardzo kiedy i w jakim odcinku, no ale może mi coś znajdzie. Także chyba ja w ogóle już zostanę w tej sukience, ale czapkę ściągnę, bo już mi się gorąco robi. Wrócę do... Okej, wracam do opaski, która zdecydowanie lepiej pasuje do domowego wnętrza niż ta czapa, chociaż jest super fajna. Ja Wam też zostawię w opisie pod filmem ceny, bo nie pamiętam. Polecam Wam zamawiać w Candy do paczkomatu, bo wtedy w przeciągu chyba 24 albo 48 godzin w paczkomacie czekają już te fajne rzeczy. Ja powinnam mieć zakaz oglądania strony właśnie tego sklepu, dlatego że tam bardzo dużo rzeczy mi się podoba. Dużo rzeczy tam kupuję, nie mam współpracy z tym sklepem, więc to, co teraz Wam pokazuję, to jest takie po prostu czysta moja polecajka. Nie mam też kodów rabatowych do tego sklepu, bo często mnie się dziewczyny na Instagramie pytają właśnie, czy nie mam jakichś kodów rabatowych do Candy. Nie mam, ale jak będę miała, bo ja jestem na grupie facebookowej właśnie z Candy TM i tam czasami wrzucają, więc jak znajdę jakiś kod rabatowy, to Wam też zostawię w opisie pod filmem. Nie jest to link afiliacyjny, więc też no, nie usprawiedliwiam się, ale jakby chcę Wam też pokazać, że to są naprawdę fajne rzeczy, które ja sama kupuję i które polecam. Ja już nie będę się przebierać z tej sukienki, bo chcemy z Tomkiem pojechać jeszcze na jakieś takie zakupy spożywcze do Lidla, chyba do Lidla albo tutaj
u nas niedaleko naszej wsi na Wysoką, bo tam jest bardzo fajne takie mini centrum, mini sam z fajnymi produktami, ale ja bym wolała chyba jednak do Lidla, bo mam tam parę rzeczy do kupienia takich, których nie kupię po prostu tutaj w sklepie, więc będę przekonywać Tomka, żebyśmy pojechali jednak do Lidla. Potem będę siedzieć przy komputerze, bo mam do zmontowania trochę materiału, trochę na Instagram, trochę tutaj na YouTube'a. No, także trochę jeszcze dzisiaj pracy mam, potem jeszcze chcę trochę na szydełku porobić, bo zaczęłam robić taki kocyk, tym razem dla siebie, bo wszystkie koce, które robiłam do tej pory, to porozdawałam, więc sobie trochę poszydełkuję, zrelaksuję się, siądę do kursu Tellington Tea Dutch, o którym mówiłam w którymś z poprzednich vlogmasów. No i potem jeszcze kolacja, wieczorna pielęgnacja, jakieś takie rytuały, na pewno sobie zrobię tę maskę Sephora Collection i serial. Nadal jesteśmy na etapie serialu Sprzątaczka, mega mi się podoba, naprawdę świetny serial, taki przyjemny, mądry życiowo, dużo takiego wzruszenia u mnie wywołuje, naprawdę bardzo fajny serial, on jest dostępny na Netflix, także jeżeli szukacie czegoś teraz do oglądania w okresie przedświątecznym albo święta, to właśnie ten serial Wam bardzo polecam. Także kochani, idę na dół, jeszcze szybka kawa, bo ja dzisiaj chyba w dzisiejszym vlogmasie nic nie mówiłam o kawie. Jak oglądacie moje vlogmasy, to wiecie, że ja w każdym vlogmasie albo mówię o kawie, albo piję kawę, albo robię kawę, albo mówię, że idę zrobić kawę, więc ta kawa zawsze jest. I to jest właśnie ten czas na jej wypicie. Także do zobaczenia, potem ściskam buziaki i lecę. Kochani, a oto moje denko, które przyznam się szczerze, nie wiem naprawdę jak ogarnąć, bo to jest jeszcze nie wszystko. Jeszcze mam na dole w szufladzie, w łazience kilka zużytych opakowań, których tutaj nie przytargałam. Także powiem Wam, że naprawdę nie wiem jak to ogarnąć. No nie będę nagrywać vloga denko vlogmasowe, czy jakoś tak, no bo to jest bez sensu. Muszę to jakoś posegregować. Dziewczyny na Instagramie u mnie uwielbiają takie Insta Stories z denkiem, więc może tam to po prostu jakoś zrobię. A tu Wam przy okazji, jak będę właśnie nagrywać to Insta Denko, to jakieś takie skróty zrobię, bo uwaga, naprawdę tego jest ogrom. To jest duża papierowa torba z Sephory, to nie jest jakiś taki maluszek i ona jest, patrzcie, naprawdę wypchana po brzegi. Wręcz mam wrażenie, że to jest torba bez dna. Po prostu wszystko tu jest. Kosmetyki do pielęgnacji ciała, są też kosmetyki do makijażu, do włosów, do twarzy. Po prostu wszystko. Wszystko z kilku miesięcy. Także muszę to jakoś ugryźć, jakoś złapać ten temat i ogarnąć. Na razie jeszcze odkładam tę torbę, bo nie mam pomysłu. I dzień minął, tak, nie wiadomo kiedy. Powiem Wam, że te ostatnie dni są naprawdę mega, mega intensywne u mnie. Ja właśnie wzięłam teraz ciepłą kąpiel, umyłam włosy na wieczór, ale rano pewnie też będę myła, dlatego że jak umyję wieczorem, to rano one są mocno wygniecione. I przyszykowałam sobie dwie maseczki, maska pod oczy w płatkach. Wiecie, że ja bardzo lubię tę maskę, polecam mega, mega, mega bardzo. I maseczka Sephora Collection, która była w kalendarzu adwentowym. Także otwieramy te płatki, otwieram ja, mówię, nie wiem dlaczego mówię w liczbie mnogiej, i je sobie rozłożę pod oczami. To jest wersja płatków, te są rozświetlające, one mają taką delikatną poświatę, zresztą chyba nawet widać. Bardzo, bardzo je lubię. Mam jeszcze jedną parę takich z retinolem na noc, ale tych mam więcej, więc te wykorzystam, a tamte już sobie zrobię przed samymi świętami, bo nie wiem, czy jeszcze będę w Sephora na zakupach, chociaż jeszcze coś tam planowałam zajrzeć, więc może jeszcze sobie dokupię te płatki właśnie z retinolem. Uwielbiam, powiem Wam, że cudownie nawilżają, te świetnie rozświetlają okolice skóry pod oczami i dodatkowo też bardzo fajnie wygładzają. I ta maseczka marki Sephora Collection
tutaj się ona otwiera, już mam trochę ręce takie puste i mokre z tych płatków, ale jakoś może otworzę. Te maski Sephora Collection też bardzo lubię. Uda mi się? Czy mi się nie uda? Kurka wodna. Chyba muszę sięgnąć, wiecie, po nożyczki. Dobrze, że siedzę przy toaletce, tu mam nożyczki. Tutaj widzę, że to przebarwienie po jakimś takim nieproszonym gościu jeszcze jest, ale już jest coraz słabsze. Muszę to obciąć nożyczkami. Nie mam dzisiaj formy w palcach, żeby to otwierać. Ona też jest mocno nawilżona. Ja taką resztkę, która zostaje w opakowaniu, to sobie jeszcze wcieram w szyję, w ręce. Bardzo lubię te maski, naprawdę. Jest kilka różnych wersji. O, już mi zjeżdża, patrzcie. Patrz, co za franca. Nie no, śmieję się, bo te płatki są naprawdę genialne. Dobra, no to nakładamy. Super, one się trzymają twarzy, powiem wam, naprawdę bardzo fajne są. Coś tu mi się zaplątało jeszcze. O, jest. Dobra. Przyjemny taki kokosowy zapach, tak jak mówiłam, te maseczki występują w różnych wersjach w zależności od tego, jakie mamy zapotrzebowanie na daną chwilę albo jaki mamy problem ze skórą. Ja wam polecam maseczki, zwłaszcza w takim okresie zimowym, dlatego że w zimie, kochani, skóra traci dwa razy więcej wody. Z własnego doświadczenia wiem, że też się mniej wody pije w ciągu dnia. A właśnie tą resztkę jeszcze sobie wcieram w dłonie, więc to jest bardzo ważne, żeby ten poziom wody w skórze utrzymywać. Dodatkowo wiecie, mróz, na zewnątrz jest bardzo zimno, wchodzimy do środka, jest ciepło, to jest tak zwany szok termiczny dla skóry. Naczynka stają się bardzo kruche, pojawiają się zaczerwienienia, taki przewlekły nawet rumień i takie te zmiany warunków atmosferycznych też mogą prowadzić do trądziku różowatego. Więc to jest bardzo ważne, żeby właśnie zadbać, zwłaszcza zimą, o odpowiednie nawilżenie skóry. I też należy pamiętać, bo często słyszę albo czytam gdzieś, że w zimie nie powinno się używać kremów nawilżających, dlatego że one mają wodę i potem ta woda na skórze tak sobie zamarza. To jest według mnie i według opinii specjalistów mit, dlatego że nawet kremy półtłuste i tłuste też mają w swojej bazie wodę, a woda z takich produktów do pielęgnacji skóry odporowuje po kilku minutach, więc tutaj nie ma na pewno mowy o jakimkolwiek zamarzaniu, więc tę skórę mimo wszystko i tak trzeba odpowiednio nawilżać. Ja robię sobie regularnie peeling, żeby też złuszczać ten martwy naskórek, żeby produkty, które używam do pielęgnacji, lepiej się wchłaniały. Z takich moich porad zimowych to jeszcze jedna bardzo ważna uwaga, że jeżeli macie mocno przesuszoną skórę, to warto w takim okresie jesienno-zimowym zamienić żele do oczyszczania twarzy na jakieś tam mleczka, pianki albo kremy. Coś po prostu bardziej delikatnego, co też ma więcej właściwości nawilżających niż żel. No i oczywiście trzeba pamiętać, że na pół godziny przed wyjściem z domu nie myjemy twarzy, tylko trzeba odczekać właśnie, żeby ten płaszcz, ta ochrona lipidowa skóry została odbudowana. No, to takie moje tam uwagi, jeżeli chodzi o właśnie pielęgnację zimą. Ja też bardzo dbam o to, żeby właśnie zimą skóra nie tylko na twarzy była odpowiednio nawilżona, zregenerowana i odżywiona, ale również skóra na ciele. Dlatego, że teraz ubieramy bardzo dużo cieplejszych rzeczy, ta skóra nie oddycha, są też otarcia na skórka przez właśnie jakieś spodnie, rajstopy jeszcze pod tymi spodniami, więc tutaj też i peeling, i dobre nawilżenie i odżywienie skóry. Bardzo fajne produkty, jest tysiące fajnych produktów, które ja mogę polecić, jeżeli będziecie mieli chęć kiedyś na taki filmik o pielęgnacji ciała, o tym, jakich produktów używam, to też dajcie mi koniecznie znać. Kochani, ja sobie teraz jeszcze chwilę posiedzę w tej masce. Nie wiem, ile tutaj producent
czyli Sephora, zaleca, żeby siedzieć 5 minut. No to ja już na pewno 5 minut w tej maseczce posiedziałam, ale sobie jeszcze chwilę przytrzymam, bo ona jeszcze się jest dość taka wilgotna, więc niech się tam dobrze wszystko powchłania. Nałożę pielęgnację, w międzyczasie jeszcze jak będę miała tę maskę, to pójdę sobie nalać ciepłej herbaty, bo już mam zaparzoną. No i teraz już reszta wieczoru na takim większym chillu, także będziemy odpoczywać. Ja może w końcu usiądę do książki, chociaż mam jeszcze do zmontowania kawałek vlogmasa, także jeszcze trochę pracy przede mną, ale to już taka, wiecie, na siedząco, na luziku, z jakąś muzyczką albo może jakiś serial do tego włączę, zobaczymy. Kochani, ściskam Was bardzo serdecznie, cieszę się, że jesteście ze mną, wysyłam Wam najlepszą energię i kochani, do zobaczenia w kolejnym odcinku vlogmasa. Buziaki i do zobaczenia.